Parę osób zapytało mnie, czemu pękam ze śmiechu, gdy ktoś mówi o epickości nadchodzącego Torchlight 2. Na wstęp zapewniam, drugą część z pewnością kupię i z pewnością będę w nią grał. Jednak non-stop towarzyszyć mi będzie niesmak z pierwszej części, która w mojej ocenie była perfidnie chamskim odgrzewanym remake'iem. Ciężko w ogóle określić, czy to można nazwać remake'iem, gdyż skopiowano do Torchlight wszystko poza grafiką, fabułą i tytułem. Tak jak obiecywałem, przedstawię wam krótki klip prezentujący pierwszą odsłonę Torchlight w porównaniu do innej, starej i dawno zapomnianej gry. Mało osób wie, że tak naprawdę pierwsza część Torchlight jest remake'iem i klonem gry sprzed ponad 7 lat. Mało powiedziane. Z gry, którą wam pokażę, przeniesiono praktycznie wszystko. Nie ma co ukrywać, że twórcą zarówno Torchlight, jak i tajemniczego na razie tytułu jest ta sama osoba. Przekonacie się jednak, że Torchlight jest chyba najbardziej perfidnym remake'iem w historii bardziej popularnych tytułów gier. Oczywiście sama pierwsza część Torchlight jest również klonem drugiej odsłony Diablo, tutaj nie ma co się wspierać i ukrywać. Jednak prawie nikt nie wie o tym, że pierwszy Torchlight był również remake'iem i klonem wykonanym w tak perfidny sposób, że chyba bardziej perfidnego remake'a nie ma w całej historii gier. Owy twórca pracował również przy Diablo, następnie stworzył zapomnianą małą gierkę, o której będzie mowa później, następnie zaś stworzył Torchlight i nadchodzącą niedługo drugą część tej serii. Świat pokochał przez te parę lat Torchlight jako grę w stylu Diablo 2,5. Jednak mało kto wie o tym, że między tajemniczą grą a Torchlight nie ma żadnej różnicy poza grafiką. Do Torchlight przeniesiono wszystko, nawet moby, ich wygląd, pomysł na te moby, artefakty, nazwy mobów, mechanizmy rozgrywki czy niektóre nawet zadania poboczne. Nie oszczędzono niczego poza fabułą i poziomem grafiki. Żeby było śmieszniej, obie gry różni około 5 lat. Przez 5 lat między tym tajemniczym tytułem a Torchlight nie zmieniło się nic, poza grafiką. Jak na rynek growy jest to szmat czasu. Świat zachwycał się pierwszym Torchlight jako możliwym następcą Diablo. Jednak praktycznie nikt nie zauważył tego, jak twórca gry Torchlight, tej poprzedniej, po prostu swoich fanów wziął i wyruł, no wiecie sami o co mi chodzi, wydając perfidny, odgrzewany remake ze zmienioną grafiką. Zacznijmy od wstępniaka do Torchlight. Rozpoczynamy grę wybierając jedną z trzech postaci oraz wybieramy, czy towarzyszący nam zwierzak ma być kotem czy psem. Zapamiętajcie ten mały element oraz wygląd menu. Jedziemy dalej. W wiosce możemy spotkać handlarzy, którzy w charakterystyczny sposób mogą nam pomóc z różnymi przedmiotami. Niby nic. Towarzyszący nam psiak lub kot ma swój interfejs. Możemy dawać mu klamoty. Również, co znane jest fanom Torchlight, możemy wysłać go do miasta, by sprzedał nasze przedmioty. Również za pomocą ryb i innych składników możemy go zmieniać w nieco bardziej drapieżne istoty. Kolejna sprawa to chodzący po wiosce NPC, którzy zlecają nam proste zadania. Ubić jakiegoś bossa albo przytargać jakiś kamyczek. Są dość charakterystyczni, no nie? Zapamiętajmy sobie ich. Gdy już przebijemy się przez pierwsze lokacje, napotykamy charakterystyczne moby. Tutaj należy zwrócić uwagę, na przykład niebieskie gluty. Dobrze, jedziemy dalej. W podziemiach znaleźć możemy miejsca do łowienia ryb. Większość z nich wygląda identycznie, jak w później zaprezentowanej grze. Dobra, pora przejść jeszcze dalej. Teraz poznajcie grę Fate, wydaną w 2005 roku. Grę, z której do Torchlight przeniesiono praktycznie wszystko. Zaczynamy w identyczny sposób, jednak bez wyboru klas postaci. Wybieramy czy piesek, czy kotek. Jedziemy w identyczny świat jak w Torchlight. Oczywiście, między dwoma grami jest około 5 lat różnicy, jednak z Fate do Torchlight przeniesiono dosłownie wszystko, praktycznie niczego nie zmieniając poza grafiką. Wiadomo, poza grafiką, no i fabułą. Bywa nawet, że spotkamy te same moby w podziemiach, o tych samych nazwach, czy podobnie zaprojektowane lokacje. Wiadomo, że Fate jest dużo starszy od Torchlight, co za tym idzie, grafika nie powala, również system generowania losowych podziemi też nie jest zachwycający. System naszego zwierzaka jest za to perfidnie identyczny. Żeby było śmieszniej, nawet niektóre umiejętności w grze są identyczne. Ba,
Idziemy dalej. Zgińmy sobie dla przykładu. W przypadku Torchlight mamy trzy opcje do wyboru dla naszej postaci jako po śmierci. Nie inaczej jest Fate. Jedna różnica leży w sumie w opisie tych opcji. Naprawdę każdemu polecam porównać grę Fate oraz Torchlight. Zagraj sobie przynajmniej godzinkę w ten pierwszy tytuł. Łączy je ten sam twórca. Dzieli je prawie 5 lat, a mimo tak długiego czasu Torchlight w porównaniu z Fate różni się jedynie grafiką. Wszystko, nawet durne nazwy potworów, ich wygląd, sam pomysł na te potwory zostały przeniesione do Torchlight, bez żadnych praktycznie zmian. Przykład tego niebieskiego gluta. 5 długich lat, a między grą Fate a Torchlight nie ma żadnych różnic, nie licząc grafiki. To jest dopiero sukces, prawda? Zrobić grę, która nie osiągnęła sukcesu i nie sprzedała się zbyt dobrze. Następnie po 5 latach zrobić identyczną grę z nową grafiką i nowym tytułem. A następnie sprzedać jako hit, odcinając się całkowicie od oskarżeń o remake. No cóż, tyle. Ciekaw jestem tylko, co wyjdzie z drugiej części. Kontynuacja remake'owania, czy naprawdę dobra gra? Z pewnością poświęcę jej kilkanaście minut na kanale. Premiera już za 2 tygodnie. Your pet has returned.